przykład we krwi można mieć talent, dobroć, inteligencję. I ja mam takie wrażenie, że jest wiele takich wampirów, które bardziej gustują w tego typu przymiotach znajdujących się we krwi, a nie w leukocytach, erytrocytach czy w osoczu. Wchodzą ludzie. Dziś wieczorem będzie Wampy Kabaret. Dobry wieczór we Wrocławiu. Widzę tu mnóstwo pięknych szyjek, kochani. Muszę pójść się wpić w szyjkę. Pani wystraszona trochę? Nie. Nie? Na co pani czeka? Czekam na występ. Ale czyj konkretnie? Przemka Paśko. Jestem tak bardzo zaskoczony, że gdybyś mi nie przypomniał, jak mam na imię, to nie wiedziałbym, z kim rozmawiasz. Będę się uczył pisać piosenki. Przy ludziach. Na żywo. Ale mama nie ma żadnej tremy przed występem syna? Nie. Bo to jego debiut. Tak, ale jest przygotowany. Na szczęście forma Antykabaretu jest tak szeroka, że zaprasza zawsze Marek Kocot różnych artystów z Wrocławia i z okolic. Także jest szansa zobaczyć znajomych, a także nieznane twarze. Więc super. Na co pan przyszedł? Nie wiem, tak o. Ten stół to jest dla was, czy nie wiem, jakaś uroczystość tu się odbywa? Bo tak są to zastawione te stoły. Ja sobie tu usiadłem po prostu. Ja nie rozbieram się, nie tańczę, nie śpiewam. Nie ma słów. Mówię. I to działa? Na niektórych tak, na kobiety w szczególności. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego nikt nie wpadł na to, że najlepszą partią w Polsce byłaby partia o nazwie Sami Swoi. Kompletnie bez genderowego obciążenia. Wtedy jak pięknie mówiłoby się o partiach opozycyjnych, Sami Obcy. Sukces wyborczy murowany. My się spotykamy po to, żeby nam było miło, żeby wieczorem spędzić razem dobry wieczór we Wrocławiu. Państwo w pierwszym rzędzie usiedli, dobry wieczór. Państwo występują czy są widzami? Widzami. Widzami jesteśmy. A nie boją się panie, że za chwilę ktoś wywoła panie na scenę? Nie. No ostatnio to sprawdziłam, nie robią tego. Nie robią tego, także jesteśmy bezpieczne. Mogę wam powiedzieć, że będę wampirem. Przyszedłem tutaj, żeby pokazać swój filmik. Filmik o fotografii, czyli zdjęcia nocne Wrocławia w technice HDR i w podczerwieni. Wykonam z prezesem Antykabaretu hymn Antykabaretu. Nie dwójka, nie czternastka, ale trzynastka. Od dziś jest szczęściodajna i arcyfajna. Pożera smutku łzy. Kulturą pieściłby. Chwileczkę, ja pokazałem? Nie pokazałem. Dopiero jak pokażę, tak? A teraz pokazałem, a nie zrobiliście. Uwaga, jeszcze raz. O czym to jest? O życiu, o człowieku, jego problemach. Czyli negatywnie. Pozytywnie. No ale to jest Antykabaret, ma nie być śmiesznie. To musi być śmiesznie, ale arebur. Dobra, nie damy sobie sprawy. Brawo dla państwa.